11 marca 2012 roku internet zawrzał, gdy pojawiła się informacja, zgodnie z którą w koronie Słońca zarejestrowano olbrzymią sferę, która zdawała się zbierać energię z naszej dziennej gwiazdy. Jednak po co odkopywać tę sprawę po tylu latach? Otóż, jak się okazuje, sfer było więcej. Co najmniej o jedną więcej. Odkrycie tego faktu zawdzięczamy analizie youtubera UFO w NI 2012, który po przeanalizowaniu tego zdarzenia stwierdził, że widać również drugą sferę, która zdaje się pochłaniać plazmę nieopodal pierwszej. Oczywiście tylko z perspektywy satelity, ponieważ w rzeczywistości tajemnicza anomalia musiałaby znajdować się co najmniej kilka milionów kilometrów dalej. Nie zmienia to oczywiście faktu, że nadal nie wiadomo, z czym mamy do czynienia, ale kuriozalność tego zdarzenia staje się przez to o wiele większa. Zresztą, do tego typu zjawisk dochodziło już kilka razy. Zazwyczaj w ściśle określonej sekwencji zdarzeń. Najpierw coś podlatuje do Słońca i wtedy formuje się ten owalny bąbel. To w jego kierunku zmierza solidny wir plazmy, który jest dobrze widoczny na wielu zdjęciach wykonywanych przez specjalistyczne satelitarne obserwatoria kosmiczne. Po jakimś czasie bąbel odłącza się i odlatuje w przestrzeń kosmiczną z ogromną prędkością. Astrofizycy uważają, że te bąble to efekt normalnej interakcji gazu o różnej temperaturze. Z kolei dla zwolenników teorii o UFO są to raczej odciśnięte ślady pola siłowego chroniącego pojazd od niszczącego promieniowania i wysokich temperatur. Ich zdaniem obcy dosłownie tankują swoje pojazdy słoneczną plazmą, czyniąc je swoistą stacją benzynową. Oficjalnie jednak ta niezwykła obserwacja, tak jak wszelkie poprzednie, jest tłumaczona jako nietypowe zjawisko naturalne towarzyszące aktywności słonecznej.